Witajcie. Dzisiaj wam pokażę taki fajny patent. Jesteście po prostu w dupie. Powiedzmy już tak fachowo, skrajnie. Jesteśmy w czterech literach i musimy sobie przeżyć. Mamy, jedyne co mamy, to zapalniczkę, która z nami nie współpracuje. Nie jesteśmy w stanie pozyskać na dzień dzisiejszy paliwa, oleju, czegokolwiek, co by się od iskry fajnie paliło i przenosiło. Żeby nie było, to jest jakaś zapalniczka za 5 zł. Sobie zrobimy, jak można uratować sobie życie taką zapalniczką. Wyjmiemy sobie pierwsze. Teraz tak, jak mamy krzesiwko, to fajnie. Jak nie mamy, też da radę. Se łapiemy. I mamy podpałkę zapalniczki. Fajnie się pali? Fajnie. I teraz lecimy dalej. Udało nam się rozpalić, coś podtrzymać. Tu jest więcej takiej watolinki. Sobie można to poracjonować. Teraz to zrobimy. To też się sfajczy. Ale teraz jeszcze spróbujemy zrobić jedną rzecz. Wrócimy do was po przerwie, bo nie będę pokazywał, jak to pół godziny odkręcam. Patrzcie, tyle waty mamy z jednej zapalniczki. Ale też jest fajny patent, o którym wam chcę powiedzieć. Każda zapalniczka ma kawałek krzesiwa. To taki kawałek, żebyście się zajechali, a nic rozpalili. W jaki sposób to można użyć? Jak sobie o ten iskiernik pokruszymy, tylko to wymaga bardzo dużo cierpliwości, lub nożem, to w tym momencie opiłki nam się zbiorą i zapalą się od iskry. Czyli jak sobie skruszycie, możecie wsadzić z powrotem ten kamień, związać i wtedy na zasadzie tarcia zapali nam się, jakby to powiedzieć, krzesiwko i co za tym idzie, reszta zapalniczki. Czyli tu mamy krzesiwko, a tu mamy watę i zaraz sobie to spalimy. A teraz pokażemy, ile ogienka dałaby cała zapalniczka naraz, prawie cała. Sobie zmechacimy. No, trochę się pali, czyli udałoby się ognisko fajnie spalić. Tak. To jest bardzo awaryjna metoda, bo często lepiej mieć tę zapalniczkę, niż ją stracić. Ale jak widzicie, ile daje to ognia. Więc spoko. Czasami jest tak, że jest końcówka benzyny, jeszcze lepiej się to pali. To poczekamy, aż się skończy palić. Następnym razem wam pokażemy skruszeniem tego krzesiwka, bo amba przed chwilą je pożarło. Więc to by było na tyle. Mamy nadzieję, że się podobał patent.